to miejsce, skrzyżowanie Alei Ujazdowskich i ulicy Pięknej, wówczas Piusa XI, było miejscem, w którym rozegrała się jedna z najbardziej spektakularnych, najbardziej głośnych i najlepiej zapamiętanych akcji polskiego podziemia okupacyjnego. 1 lutego 1944 roku grupa żołnierzy batalionu Parasol dokonała tutaj wyroku, wykonała wyrok na kata Warszawy, Franza Kuczere, dowódcę SS i policji. To był pogodny, słoneczny, dużo cieplejszy niż ten dzisiejszy dzień. Wszyscy uczestnicy akcji wspominali potem, że było ciepło, słonecznie, byli dosyć lekko ubrani. O godzinie 8:50 zajęli miejsca wyznaczone do wykonania akcji. Tu, gdzie stoję, stał jej dowódca, Bronisław Pietraszewicz, pseudonim Lot. Obok niego stała łączniczka, która miała mu zasygnalizować, że Kuczera nadjeżdża, Kuczera się zbliża. Na przeciwległym rogu stało 5 pozostałych bojowców. Oni na znak dany przez Lota mieli włączyć się do akcji. Po mojej lewej stronie stały 2 samochody przeznaczone do tak zwanego odskoku, czyli ucieczki z miejsca akcji. I wreszcie tam, na rogu Pięknej i Alei Ujazdowskich, z włączonym silnikiem stał samochód prowadzony przez Michała Isajewicza, pseudonim Miś. Jego zadanie było w tej akcji kluczowe. On miał wyjechać z ulicy Pięknej, skręcić w Aleje Ujazdowskie i tutaj zatarasować drogę wozowi, którym jechał Franz Kuczera. Aleja Róż 2, to w tej kamienicy mieszkał Franz Kuczera. Codziennie rano wychodził z budynku, wsiadał do stojącego przed nim samochodu, przejeżdżał kilkanaście metrów Aleją Róż, skręcał w Aleje Ujazdowskie, przejeżdżał 100 metrów, żeby dojechać do miejsca swojej pracy, czyli do dowództwa SS i policji. Tak też działo się 1 lutego 1944 roku. Kilka minut po 9:00 Franz Kuczera wychodzi z budynku. Z tego miejsca, z tego rogu obserwuje go jedna z łączniczek batalionu Parasol. Jej zadaniem jest rozpoznać Kuczerę, zasygnalizować kolejnej z łączniczek, że Kuczera wsiadł do samochodu. Ta stoi kilkadziesiąt metrów dalej. Jej zadaniem jest przebiegnięcie przez ulicę tuż przed samochodem Kuczery. To miał być znak, że Franz Kuczera nadjeżdża, że jest w tym samochodzie, że ten samochód powinien zostać zablokowany i zaatakowany. 9:08. Kuczera wysiada, skręca, rozpoczyna się akcja. Gdy 2 pierwsze łączniczki sygnalizują, że Kuczera nadjeżdża, 3. z nich, stojąca obok dowódcy akcji, szepcze mu, że akcja może się rozpoczynać. W tym momencie Lot zdejmuje czapkę, daje sygnał wozowi, który ma zatarasować drogę Kuczerze, żeby ruszał. Ten rusza, skręca w Aleje Ujazdowskie. Samochód Kuczery jadący naprzeciwko daje mu sygnał żółtym światłem, żeby ustąpił mu drogi. Miś oczywiście tego nie robi. Samochody zderzają się. W tym momencie Lot przebiega przez ulicę, dopada do samochodu Kuczery, zaczyna strzelać. Pozostali bojowcy nadbiegający stamtąd również zaczynają strzelać do samochodu Kuczery i do pobliskich budynków wypełnionych Niemcami, którzy już reagują na to, co dzieje się na ulicy. Pierwsze strzały odnoszą skutek. Kuczera zostaje przynajmniej ranny, ale ranny zostaje też dowódca akcji. Zaczyna się wycofywać z miejsca, w którym toczy się strzelanina. Dwójka bojowców wyciąga Kuczerę z wozu. On jest w tym momencie ciężko ranny, być może już nie żyje. Rzucają go na asfalt, dobijają kilkoma strzałami w głowę. Z pobliskich budynków padają strzały, to jest wtedy dzielnica niemiecka, to jest mnóstwo posterunków niemieckich, to jest mnóstwo żołnierzy niemieckich. Akcja zaczyna się niebezpiecznie przedłużać. Dowódca akcji, który miał dać sygnał do jej zakończenia, jest w tym momencie ranny, nie jest w stanie tego zrobić. Zaczyna się robić tutaj bardzo niebezpiecznie. Kolejni bojowcy otrzymują postrzały. W końcu jednak samochody stojące na ulicy Chopina wycofują się z niej, stają tyłem do samochodu Kuczery. Wszyscy bojowcy do nich wsiadają. Akcja ma niestety ponure żniwo. Dwójka żołnierzy ciężko rannych w niej umiera kilka dni później w szpitalu. Tego samego dnia, kilkadziesiąt minut później, na moście Kierbedzia, dwójka uczestników akcji zostaje osaczona przez Niemców. Oni rzucają się w nurty Wisły, zostają zastrzeleni. Na pamiątkę tej akcji do dzisiaj stoi tu pamiątkowy kamień mówiący o tym, że to właśnie w tym miejscu zastrzelono kata Warszawy, Franza Kuczera.